moim parku pojawił się mały problem. Mianowicie ceratozaury, które mieszkały tutaj od samego początku, niestety zwolniły tą klatkę, ponieważ umarły ze starości i są w stanie rozkładu, więc aktualnie sprzątamy to i przygotowujemy to miejsce dla nowych dinozaurów. Tylko jest jeden mały problem. Ja nie mam chyba żadnych dinozaurów, które mógłbym tutaj dać. Nawet sobie szybko sprawdzimy synteza dinozaura. Karnotaury mamy już, populacja 2. O, herezaury. W sumie tutaj jakbym je dał, ludzie wtedy będą zadowoleni, a z herezaurami mieliśmy taki problem, że one się tam gryzły między sobą, ponieważ dopiero ostatnio odkryliśmy coś takiego, że niektóre dinozaury mogą lubić inne dinozaury, a innych nienawidzić. Ale witam w kolejnym odcinku Jurassic World Evolution 2. Dzisiaj postaram się, żeby odcinek był troszeczkę dłuższy, bo ostatnio odcinka nie było, więc zobaczymy, jak mi tutaj z tym wszystko pójdzie. Modyfikuj genom, co my tutaj mamy. I w ogóle grę przerzuciłem na dysk SSD. Okazało się, że przez cały czas grałem na dysku HDD i dlatego tak gra mi tak wolno czasami działała. Ale miejmy nadzieję, że już nie będzie żadnych problemów i wszystko będzie ładnie działało. Ile mamy kaski? 15 tysięcy, więc przypiszmy jakiegoś naukowca albo na przykład Z2. Niech zaczną mi na tym pracować i to miejsce zamienimy na piękny wybieg herezaurów. Tylko nie wiem, czy on nie jest za mały, ponieważ to był pierwszy wybieg, jaki zrobiłem właśnie w tym moim parku. A tutaj, no zobaczcie, to był drugi, już troszeczkę większy. To był trzeci, jeszcze większy i tutaj, no w sumie jest bardzo porównywalny, ale jest mega krzywy. I wszystkie dinozaury sobie żyją, wszystkie są zadowolone, więc bardzo fajnie. Zobaczymy w ogóle też, ile będzie kosztowało wyklucie tych herezaurów, bo tego się trochę obawiam. 8 tysięcy, płochliwy, szans na panikę, zagrożenia plus minus 50 dominacji. Tylko, czy ja chcę takiego gościa tutaj płochliwego? Kurde, szansa na panikę, no właśnie. Jeżeli on mi spanikuje i mi ucieknie, to wtedy zaczną się problemy po raz kolejny. Ale wiecie co? Jestem na to gotowy. I wiecie co jest najlepsze? Kompletnie nic nie musiałem zmieniać na tym wybiegu i one mogą sobie tutaj żyć, także jestem zadowolony. Też bym był bardzo zadowolony, gdybyście pod tym filmem zostawili jakiś znak po sobie, na przykład jakiegoś lajka, albo komentarz, jakiego dinozaura chcielibyście jako kolejnego zobaczyć właśnie w tym moim parku. I minusem jest to, że teraz na dobrą sprawę ja jedyne co mogę zrobić, to przyspieszyć grę i obserwować, jak mi rośnie kasa. Ponieważ jeżeli chciałbym się skupić na kolejnych dinozaurach, a tak, mam kolejne dinozaury zaplanowane, nawet możemy wysłać jakąś szybką ekspedycję, to będę potrzebował naprawdę bardzo, bardzo dużo kasy. I pewnie się zastanawiacie, Flutter, dlaczego jeszcze nie ma tutaj nic latającego? Dlaczego nie ma nic wodnego? Ponieważ to wymaga naprawdę ogromnych ilości kasy, żeby to wszystko odkryć, żeby to wszystko zbudować i na razie nie ukrywam, lecę troszeczkę po kosztach, żeby jak najmniejszym kosztem mieć jak najfajniejsze dinozaury. Jeżeli mowa o fajnych dinozaurach, to gdzieś on tutaj powinien być. No, tego właśnie szukałem, giganotozaur. Tak, w dzisiejszym odcinku postaram się zrobić giganotozaura. Mam nadzieję, że mi się to uda, patrząc na to, że mam tylko 3000 kaski, no to jest średnio. O, sprzedaż biletów na minutę. W ogóle ci ludzie, którzy szukają tutaj chyba jakichś wrażeń takich specjalnych, no to niezbyt są zadowoleni. Mamy zysk na minutę tylko 1200 dolarów i powiedzmy sobie wprost, to jest bardzo, bardzo słabo, patrząc na to, jakie ja mam dinozaury i ile w ogóle mam tych dinozaurów, no to ludzie powinni bardziej, wiecie, być o wiele bardziej zadowoleni i powinni wydawać więcej kasy. Na razie czegoś takiego nie ma. Możemy sobie zobaczyć jeszcze jedną rzecz, atrakcję, goście. I teraz, małe udogodnienie. Okej, wszystko, no właśnie, tutaj. Oni potrzebują jakichś tam rzeczy, przepraszam, jedzenia potrzebują, na tej ścieżce sobie jest na czerwono, picia też tutaj potrzebują i prezentów też potrzebują. Chociaż to jest dziwne, bo praktycznie nikt tutaj nie chodzi, nie? I z jakiegoś powodu oni, nie, musimy mieć prezenty tutaj w tym miejscu. No dobra, pewnie wam to wybuduję i rozbudujemy park właśnie w tę stronę, żeby tą ścieżkę jakoś zagospodarować fajnie. No i po bardzo długim czasie spędzonym na badaniach udało mi się odkryć 100% genom giganotozaura i odkryłem bardzo ciekawą rzecz, że jeżeli sobie klikniemy modyfikuj genom, to możemy teraz wybrać wariant ciała, czyli na przykład może być losowy, może być domyślny i przeważnie ja tego używałem, a chyba tego giganotozaura, czyli giganotozaur 2022, jeszcze nie miałem okazji użyć, więc na pewno sobie to zrobimy. Możemy wybrać kolor skóry, ale chcę taką domyślną skórkę właśnie dla tego giganotozaura, plus chcę zmodyfikować jego genom, żeby był tolerancyjny i mamy 75% szans na to, tylko że będę potrzebował prawie 10 tysięcy na same przygotowanie jaj. Nie mówiąc oczywiście o wykluciu tych jaj, bo każdy giganotozaur pewnie będzie kosztował jeszcze z 15 tysięcy. Jak widzicie, mam minus 414 kaski. Dlatego, że zacząłem bawić się naukowcami, w tym sensie musiałem ich troszeczkę rozwinąć, musiałem zatrudnić więcej naukowców i pomyślałem, że giganotozaur potrzebuje jakiegoś specjalnego wybiegu. I też nad tym spędziłem ze 20 minut, żeby przygotować coś takiego aktualnie. Jeszcze nie jest dokończone, ba, jeszcze dużo pracy czeka.
czeka mnie, żeby to miało ręce i nogi, ale plan jest taki, że tutaj dookoła mamy niewidzialną barierę, która jest naprawdę wytrzymała, bo ma poziom szósty i zacząłem stawiać takie skałki. Nie mam pojęcia, czy na dobrą sprawę to jest dobry pomysł. Jeszcze sobie troszeczkę z tym poeksperymentuję, tylko że no, muszę i tak poczekać, aż będę miał trochę więcej kasy, żeby to miało ręce i nogi. I tutaj oczywiście mamy cztery miejsca, żeby sobie obserwować tego giganotozaura. Także wygląda to na razie w ten sposób. Też możliwe, że na przykład wezmę, zmienię, gdzie to jest kolor. O, na przykład błoto tutaj sobie jeszcze gdzieś postawię, że nie będzie to miało takich zwykłych skałek, żeby to jakoś, wiecie, ładniej to się wszystko prezentowało, ale no jedyne, co na razie mogę zrobić, to iść sobie zrobić śniadanie i poczekać na moment, w którym będę miał ile? 10 tysięcy kasy na samo tutaj przygotowanie tych jajek, później pewnie z 15 tysięcy na te giganotozaury i liczę na to, że to miejsce, które im tutaj przygotowałem, tym giganotozaurom starczy. Bo jeżeli się okaże, że cała moja praca, którą tutaj włożyłem na to, pójdzie na marne i giganotozaury powiedzą, nie, jest za dużo skałek, nie, jest za mały teren, no to będę naprawdę zły, bo nie chcę nic więcej na razie stawiać żadnych drzew i tak dalej, bo nie mam pojęcia, co dokładnie giganotozaury lubią. No dobra, udało mi się w końcu zbierać tę kasę i nasz giganotozaur będzie tolerancyjny, ale także będzie miał duży apetyt, więc to jest coś za coś. Zacznijmy nad nim pracować i powiem wam tak, nie wiem czy wspominałem, ale ten odcinek miał być dłuższy, w tym sensie mówię, ponad godzinny odcinek wrzucę, tylko że ja już półtorej godziny właśnie nagrywam ten odcinek i zastanawiam się, ile dokładnie u was on będzie trwał, bo to jest zawsze ten problem, no bo nie będę wam pokazywał, jak przez 15 minut stawiam skałki, nie? To bo mamy ciekawsze rzeczy do robienia, jak na przykład właśnie ten giganotozaur, który za chwilę się tutaj pojawi, ale zmierzam do tego, że to nie jest zamierzone, że te odcinki są takie krótkie, tylko po prostu po tych wszystkich cięciach, jak albo jakieś badania robię, albo buduję po prostu klatkę, no to koniec końców wychodzi, że ten odcinek później trwa na przykład 15 minut, albo jeszcze mniej, albo coś takiego. I mówię, nie robię tego specjalnie, żeby doprowadzić do tego momentu, żeby uzbierać tą kasę, no to jednak troszeczkę musiałem sobie tutaj posiedzieć, plus jeszcze właśnie zdałem sobie sprawę, że wypadałoby zrobić jedną bardzo fajną rzecz. O, rozpoczęła się walka pomiędzy dinozaurami. Dobra, niech one sobie tam walczą. Ja już przyznam szczerze, że kompletnie mnie to nie interesuje, ale chciałbym, żeby tutaj był... O nie, dobra, nie uda mi się tego zrobić. Może jakbym to podniósł. Chodziło mi o to, żeby tutaj był taki fajny zjazd, no bo będzie tutaj niewidzialna brama, którą będziemy mogli otwierać i gdzie trzeba będzie, wiecie, sprawdzać komfort dinozaura i tak dalej, więc zrobiłem taki mały wjazd. Jeszcze tutaj za chwilę zajmiemy się tymi teksturkami po bokach, ale chcę, żeby ten giganotozaur w końcu się pojawił, żebyśmy mogli go w końcu przetransportować i chciałbym zobaczyć, jak on w ogóle będzie tutaj się sprawował i czy mu się spodoba to, co dla niego przygotowałem. No i wypuśćmy go, zobaczmy, jak on będzie wyglądał, czy rzeczywiście będzie się różnił, czy też nie. No na pewno lepiej wygląda niż ten podstawowy giganotop. I już to teraz wiem. Nie, no przepiękny. Naprawdę bardzo ładny ten giganotozaur. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Oj. Trzeba by było też coś wrzucić, nie? Do tej jego klatki. Żeby... Po tak, wiem, że potrzebujesz lasu, już się tym zajmujemy. Żeby go przetestować. Ale, dobra, pierwszą rzeczą cyk. Szybkie uśpienie. Mamy 11 tysięcy. Powoli też wchodzimy w czwartą gwiazdkę, więc to jest mega plus. Tutaj drzewa na pewno będziesz potrzebował. Tylko weźmiemy takie drzewa, las. Dobra, może coś takiego. Żeby one nie były takie gęste. Żebyśmy mogli sobie bez problemu tego giganotozaura naszego obserwować. Wydaje mi się, że tyle bez problemu powinno mu starczyć. Ładnie to będzie wyglądało. Szczerze? Nawet jestem z tego zadowolony. Mówię, za wszelką cenę chciałem zrobić coś innego, coś takiego niekonwencjonalnego, a nie kolejny kwadratowy wybieg, który wygląda jakby robił to pięciolatek. No, więc mam nadzieję, że udało mi się to osiągnąć. To, że zajęło mi to naprawdę dużo czasu, to jest kompletnie inna kwestia, która was za bardzo nie interesuje, ale uwaga, chwila prawdy, czy giganotozaurowi się tutaj w ogóle spodoba? No i z tego, co widzę, ma za mało ofiar, więc trzeba będzie to zmienić. Populacja 1, obszar jest idealny i 90% komfortu ma, więc weźmiemy sobie jeszcze jedną zdobycz tutaj gdzieś w tym miejscu. O, i teraz, czy ma już 100%? No nie ma 100%. Ofiara 1 na 2. Oho, chyba będzie jakiś atak, bo tutaj jakaś kuska jest, albo nie.
Dziwne to jest. Jest ofiara 1 na 2, ale z jakiegoś powodu jeszcze się u niego to nie zaktualizowało. Z jednej strony podoba mi się ten giganotosaur, z drugiej jakoś tak wygląda pokraźnie. Może dlatego, że te jego łapy są takie ogromne i jakoś tak mi do końca to nie pasuje. No ale jest piękny giganotosaur. Mam nadzieję, że nie będzie atakował ludzi. Twoi goście narzekają na brak dostępu do środków transportu. A właśnie, przecież tutaj coś takiego jest jak transport. Okej, zapomniałem o tym kompletnie. Dobra, to teraz czas zająć się ostatnią rzeczą, jaką chciałbym dzisiaj zrobić, czyli po pierwsze piasek tutaj, o, żeby to w miarę spoko wyglądało. I tak, tutaj troszeczkę błota gdzieniegdzie, musimy ładnie to teraz wycieniować, żeby było fajne przejście, a nie żeby to wyglądało tak jak do tej pory. Ty, no nie mów, że będziesz atakował teraz pojazd po raz kolejny. Nie rób tego. Jo, pierdziel, on go przywrócił. Co jest? Ale dobra, wyjeżdża. Próbuję tutaj wyjechać od tego giganotozaura. Dobra, potrzebujesz jeszcze jednej zdobyczy. Dobra, i teraz jest 2 na 2. Czyli potrzebował tego naprawdę bardzo dużo. Panie giganotozaurze, mam nadzieję, że pan nie będzie uciekał, bo nie chciałbym, aby tak się zakończyła pana przygoda. Teraz chciałbym jeszcze zobaczyć, jak poluje na coś. Ale ładnie wygląda. No, spoko, podoba mi się to. Szkoda mówię, że tak długo to zajęło, ale efekt finalny mam nadzieję, że będzie wystarczający. Oczywiście kara za różnorodność gatunków cały czas jest i cały czas się zwiększa. Chyba w poprzednim odcinku gdzieś to sprawdzałem i miałem wyszczególnione, dlaczego jest ta kara, ale na razie na tym etapie, na tym etapie nie mam pojęcia. Jeszcze możemy sobie włączyć tryb fotograficzny, przybliżyć sobie to i zobaczyć, jak wygląda całkowicie nowy giganotozaur. Także mój park nadal się rozrasta. Dzisiaj nie obyło się bez małych problemów. Co jest? Okej, samochód. Wymaga naprawy, totalnie zniszczony ten samochód. No i co? Trzeba będzie się zająć tym tutaj całym terenem. Może w kolejnym odcinku ruszymy z jakimiś wodnymi stworzeniami albo latającymi. Zobaczymy. Ale w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i za parę dni lecimy z kolejnym odcinkiem.